Hej, nazywam się Aria i dzisiaj gościem na moim kanale jest Asia. Cześć! Dla tych, co nie wiedzą, ma ona kanał modowy, gdzie robi różne na przykład challenge związane z modą. Tak, no głównie u mnie są różne filmiki typu porównywanie ubrań na różnych sylwetkach, na różnych biustach, także wszystko w okolicach mody. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy robiły challenge, że przez 24 godziny będziemy jako Paris Hilton oraz Britney Spears. Także mamy mnóstwo ciuchów przygotowanych w stylu lat 2000, wczesnych, jak wiecie, to są takie klimaty tandetne. Kiczowate, jakieś świecące, bo ty jeszcze nosisz kolory, nawet teraz widać, a ja jestem w ogóle nie kolorowa. Myślałam, że chodzi tak kolor. Mniej. Właśnie jestem bardziej czarna, biała, klasyczna, więc dla mnie to było ogromne wyzwanie nawet znaleźć coś w szafie takiego. Przynajmniej będzie ciekawie i będzie coś naprawdę innego totalnie niż zazwyczaj noszę. Zobaczcie naszą metamorfozę, również wyjdziemy tak na miasto. Więc zaczynamy. Co ty w ogóle przyniosłaś w sumie? Nasz kochający był taki dres, bo widziałam, że Paris Hilton właśnie nosi konkretnie właśnie tej marki Juicy Couture. Mama mi kupiła w prezencie i mama, widzisz, przydało się. Uwaga, torebkę. Totalnie. Totalny kisz. Zobaczcie, no mega to siedzi. Coś takiego jakby jakaś moja ciocia ubrała. Wziąłam też taką torebeczkę, w razie czego taką świecącą. O Boże, do tych dresów! Także to są buty mojej mamy. Na wszelki wypadek jeszcze... O, no, takie trochę horseshoes. Tak. Gucci takie buty, bo widziałam, że właśnie Paris Hilton takie nosi. Tak. Mam jeszcze też takie łańcuchy. O, to jest totalnie w tym klimacie. Bo wiecie, wszystko wtedy było takie low waist. Tak. I tak tutaj. One też nosimy na jakieś wyjścia po prostu taką, jakąś kiczowatą torebkę Louis Vuitton na przykład. I to dużo takich rzeczy. Dużo masz. Przede wszystkim myślę, że kwintesencja lat 2000, biała kurtka skórzana, totalny lata 2000, no. Britney Spears i piesek do środka taki mały. Mega pasuje. A co do twojego dresu? Ej, faktycznie. Dobra, będziesz w szoku, ile ja tego mam. To totalnie w swoim klimacie torebki 2000. Tak, lubię właśnie. Szczerze, nie jestem największą fanką stylu lat 2000. Niektóre elementy tej mody mi się podobają, tak jak właśnie torebki. Więc tak. I wszystkie... Mamy w czym wybierać. I wszystkie ja kupiłam w sumie na Vinted. Oni pewnie kupili je z 15-20 lat temu, ale po prostu leżą w szafie i są nowe. Jeszcze słuchajcie, mam taki polar z Lumpeksu i on jest na 100% z tych czasów. Zobaczcie, słuchajcie, Asia założyła gorset. Ale słuchajcie, ten biust jest wszędzie schowany, gdzie się dało. Super to wygląda. Stwierdziłam, że zrobię takie kiczowate połączenie, czyli róż pudrowy z niebieskim pudrowym. Dobra, słuchajcie, tak wyglądają póki co nasze outfity. No, idealnie pasuje. Totalnie Britney Spears. W końcu te spodnie mi się na coś przydały. Po prostu nigdzie nie miałam gdzie wyjść w takich dyskotekowych spodniach. A teraz na co dzień? A teraz do sklepu. Ładnie. Dobra, no to w sumie... Chęć, nastawiam kupon. Sprawdzam inspirację i jeżeli chodzi o Paris Hilton, ona jest ekstremalnie opalona. Ja bym poszła w ten mocniejszy, że smoky eye, srebrne oko, jasna szminka, błyszczyk. Dużo bronzera. No taka moda, no takie tandetne. Dużo wszystkiego. To już zacznijmy od twoich brwi. Proszę, mam co to będzie. Spokojnie, widzę, że się stresujesz. Ja jestem po plastyku, więc luz. Ale mi się szczerze mówiąc nie podobała ta moda lat 2000, jak się tak wyskubywało te brwi. Właśnie moja mama sobie wtedy tak wyskubała bardzo. I musiała robić tatuaż permanentny. Właśnie jeszcze nie robiła, ale ma bardzo, bardzo rzadkie te brwi aktualnie, więc nie było to jednak takim dobrym rozwiązaniem. Potem takie zostają na całe życie. Brwi tych czasów były naprawdę fatalne. Chociaż wbrew pozorom dużo kobiet nadal się tak maluje. Szczególnie właśnie, może nie nasze pokolenie, ale naszych mam albo troszkę starsze, jeszcze często zauważam, że a nie lubią taki efekt brwi. Bo się śmiejemy, że Asia ma tyle spraw do załatwienia, że musiała nagraniać. Więc pojadę, ale słuchajcie, kiedyś ja się wstydziłam naprawdę. Nie wiem, na przykład jak robiłam zdjęcia na mieście, od razu już, że każdy raz... Teraz to w ogóle albo się uśmiechnę do kogoś, albo nawet zwracam uwagę, więc będę dzisiaj tak, słuchajcie, jeszcze jeździła też poza kamerą i załatwiała rzeczy. Tak. Wystarczy tak naprawdę pewność siebie, to nikt nie będzie śmiać. Ej, ale myślałam, że będzie gorzej, mi się podoba. W sensie, nie wiem, czy to jest styl brwi, który musiałam nosić, ale... Są bardzo cienkie. Spodziewałam się, że to będzie tragedia, a jest całkiem ok. Trzeba założyć mnóstwo bronzera. Już przyjechałam z trochę ilością bronzera, ale dołożę sobie, nie będę żałować. No, wtedy była straszna faza na taką opaleniznę. Pomarańczową. Tak. Patrzcie, słuchajcie, mam taki cień, który po prostu jest jak żywe srebro, tak się mówi? Zrobimy to razem. Kurde, dobry efekt. Aż kamera się przestała pomazować.
tak. Kurde, mocne. I ty to używasz na co dzień? Czy to jest specjalne okazje? To jest bardziej właśnie na jakieś wyjście. Kurde, niezłe. Albo ja tego używam jako rozświetlacza, bo to mi daje efekt tafli, tylko mniej wtedy tego nakładam. No tak, super. Bo jakby nie mogę nigdy znaleźć srebrnych rozświetlaczy. Wszystkie są takie złote, tak, ciepłe. I mnie to irytuje, bo ja na przykład wolę takie bardziej perłowo-srebrne. No, efekt wow. Mam tutaj świecącego motyla. To jest konkretny. Dobra, słuchajcie, więc tak wyglądają nasze outfity. No, powiem wam, że dużo tutaj daje ten naszyjnik zdecydowanie, w sensie to jest taki efekt wow tej stylizacji. Jeszcze założyłam jednak te buty sportowe. W tym outficie i z tym makijażem wyglądasz tak trochę sukowato, bym powiedziała. Naprawdę. A ja słuchajcie, wyprostowałam włosy, żeby było w stylu Britney. Zobaczcie sobie ten krzyżyk, on idealnie pasuje do tych detali, które tutaj są. Biała kurtka, do tego jeszcze ta torebka. It's Britney, bitch. Ja powinnam coś chyba zaśpiewać, zrobić ci koncert. Dobra. Oh baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, I shouldn't have read. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Daję 10 na 10. No ja nie zaśpiewam, bo Paris Hilton chyba nie śpiewa. Jest DJ-ką, ale... Baby, can't you see? Baby, can't you see? I'm calling a guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. Słuchajcie, jak jechałyśmy w tramwaju, to pani wyciągnęła telefon i zrobiła mi zdjęcie, jak stałam czekając na... No właśnie, zrobiła mi zdjęcie, tak. O, teraz właśnie pan się też patrzył, więc jednak myślałam, że to jest coś normalnego, ale jednak nie. No, powiem wam, że wielkie wejście, jesteśmy w złotych tarasach. Czuję, że zwracam uwagę, ale jakby nie czuję się jakoś specjalnie niekomfortowo. Już kiedyś raz wyszłam jako alternatywka, tam to bardziej zwracało uwagę. A ty jak się czujesz? Bo ty tak totalnie masz... Ja nie, gdzieś. Ja, bo jestem taka, że kiedyś to się bardzo stresowałam, tak. Bo mówiłam, a teraz w ogóle, no trudno, no jakby, że ktoś coś pomyśli o mnie dziwnego, no, nie trudno, znam tej osoby. No trudno, do czego Aria mnie zmusiła. Nie, no ale ogólnie ja mam luz, w sensie widzę, że jest zainteresowanie, a myślałam, że nie będzie, bo teraz dużo osób się tak ubiera, ale jednak kolory zawsze wzbudzają zainteresowanie, czy tam jakiś błysk. Dobra, słuchajcie, czuję się teraz trochę awkward, bo jesteśmy tak bardziej na widoku i przed chwilą ktoś krzyczał look at her, look at her, look at her. To jest zabawnie. Myślę, że chodził do tego maka, nie? Tak. Chyba, że chcesz co innego. Nie, zjem chętnie, dawno nie jadłam. Więc zrobimy tak jak one. One co prawda podjeżdżały autem, ale my nie mamy prawka. Ależ nosi. No tak w Paris dresie. No super wyglądacie, bardzo przekonująco. Dobra, dzięki Paulina. No i zaraz sobie zjemy. W sumie fajnie, że są w końcu wege opcje w Macu. W końcu coś mogę tutaj zjeść. Wrapa czy burgera? Chyba wrapa, bo burger mi tak średnio smakował, szczerze mówiąc. Mi też. Burgera jadłam i średni mocno. Jakby w ogóle to nawet nie jest zblendowane, tak się nawet nie postarali. Ja nie lubię, jak jest tak rozmemłane, tylko wolę, jak jest takie solid thing, zbita rzecz. Dobra, słuchajcie, gdyby Britney i Paris zrobiły sobie mukbanga, to jest pierwszy raz jem te. Jak to się nazywa? Nie wiem. To samo co w burgerze, tylko że w rapie. Ale wolę tą formę, szczerze mówiąc. McDonald's to jest smak mojego dzieciństwa, ponieważ to było takie zawsze zakazane. Mój tato nigdy mnie nie wziął do McDonalda i z moją mamą tak, nie wiem, ze dwa razy do roku byłyśmy w Macu. I zawsze wtedy właśnie brałam nuggetsy i shake'a czekoladowego albo waniliowego. To taki zakazany owoc. Ziemniaczki dobra, ale frytki jeszcze lepsze. Moim zdaniem McDonald's ma najlepsze frytki z wszystkich fast foodów. Jak ci się podobamy? No, ładnie, lubię. No dobra, wiesz kim jesteśmy? Asia jest Britney. Nie. Asia jest Paris. Na odwrót. Jak ci się podałam? No nie wiem. Nową dziewczynę dostałeś. Wyszedł na randkę? Tak, wyszedłbym. Tak, dokładnie tak, bo wtedy ja bym był ładniejszy. O, ale Asia myślała, że bardziej ci się nawet spodoba ta stylowa niż jej poważna, bo mówiła, a czy nie, stylówka jest super, ale jest jedna rzecz, która trochę mnie odstrasza. No. Niech zgadnę, bronzer, tafeta. No, naprawdę. A stylowa? Totalnie szczerze, ja zajebiście lubię sety z Juicy na przykład. Jakby były męskie, ten nosił. Zarobiście mi się podobają, ja się bym namawiał, ale ja się zbyt poważna. No jak ci się podoba Britney i stylówka? Czy zwróciłbyś uwagę na ulicy na takie szaleństwo? Ja nie wiem, dlaczego ja się skupiam tylko na waszych twarzach.
To są pomarańczowe. Macie tak ciemne twarze, że ja ciężko mi jest fit ocenić, bo ja widzę tylko ten brąz. Były dzisiaj takie negatywne wzroki na ulicy. Jakby ludzie widać, że dla nich to jest coś szokującego, że ktoś mógł się ubrać kolorowo albo inaczej. I to jest takie na zasadzie aż takie, wiecie, że takie... Tak, z pogardą na nas ludzie patrzyli. Więc to jest albo dziwne. Pokazywali sobie nas palcami. Tak. Albo tak, widziałam na przykład, mama taka mówi do córki, więc wiecie, więc widać, że ludzi to ciekawi, ale też tak negatywnie. To jest dziwne, bo ja jak widzę, że ktoś jest inaczej ubrany, niekoniecznie w moim stylu, to ja zawsze tak staram się zareagować, żeby ktoś widział, że to pozytywnie jakby. Ale chyba nie o to chodzi. Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu tego, że przede wszystkim Paris Hilton nie jest uważana za jakiś, nie wiem... Teraz akurat... Znaczy teraz to wiadomo, że to jest biznesmenka, ale jakby w tych czasach, za które wy jesteście przebrane... Na pustą lalę. No taka idiotka, nie? Więc myślę, że to bardziej w tę stronę mogło być, że ludzie się po prostu patrzyli i myśleli... Że dwie puste blond lale idą przez miasta, dokładnie. Myślą, że są nie wiadomo kim. Może. Ale pozytywna metamorfoza. Tak. Twoja to w ogóle. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, jaki chcielibyście wspólny film jako kolejny. I również zapraszam was oczywiście do Asi na kanał. Zapraszam. Gdzie znajdziecie mnóstwo modowych rzeczy, inspiracji, challenge'y i tak dalej. Wszystko macie podlinkowane. No i słuchajcie, tyle. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy film, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście nam łapkę w górę oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. No i słuchajcie, tyle. And I'll see you guys in my next video.